Witam serdecznie. Partia z 18 roku, ale taka bardzo szkoleniowa. Tu chcemy grać przyspieszony smoczy. Przyspieszenie polega na tym, że D5 zagramy w jednym ruchu, a nie w dwóch. I skoczek C6. Najdokładniejsza kolejność posunięć. Jeżeli teraz C4, to nie gramy goniec G7. Tylko gramy D6. Skoczek F6 i czekamy na goniec E3. Goniec E3 jest niedokładnością, bo my tu na tego gońca napadamy. I stoimy lepiej. Po najlepszym pion kontroluje ważne pola D5, B5. Wieża ma linię B. Jest pięknie. Pięknie jest. Przeciwnik odszedł gońcem na C1. No to my to na to w ogóle nie reagujemy. To są dwa dobre ruchy. Hetman B6 i goniec G7. Po hetman B6 jak tego bronić? Tu mat grozi. Skoczek nie ma gdzie odejść. Dwa razy stoimy na tym. Jak to mówi mój uczeń? Spust. Goniec E3. Zobaczcie, zrobiliśmy 8 ruchów i spust. No to teraz już trzeba dobić. Goniec G7 albo skoczek E3. Nie wiadomo, co lepsze. Podobno, no bijemy w każdym razie. No hetman B2, tu goniec H6 jest śmiertelny. Albo goniec G7. Hetman B2 też jest niezły. Wisi koń. Czarny ma taki ruch skoczkiem na D5, ale my się jego nie boimy. No wskoczył. I teraz kombinujemy. Teraz kombinujemy. Czas minął. Bijemy go. Nie boimy się straty wieży. Jeżeli tu, to tu, to tu. I skoczek C2 wieńczy dzieło. Jeżeli ED4, nie boimy się straty wieży. I pan Maciuś. Stąd hetman D4. Zobaczcie, że hetman broni wieży. Bijemy. I wieża B8. Mamy zdrowego piona więcej przy parze gońców. I nagle ten zaczyna grać C5. No to krzyczymy. Oj. Można było zbić, zagrać goniec G7. Ruch ten daje mały szansik, że się zasłonimy i szachnij nas krzywdzi. Ale my gramy spokojnie, król D8. Skoczek się wrócił. Wyganiamy tego. Rozbijamy piony. Król E8. No tu chcę wyjść.
Nie reagujemy, mamy, bijemy tego, o. Goniec C5, od jednego szacha na F6 nikt nie umarł. B6, mamy dwa zdrowe piony więcej. Wieża F1, tu. Tu. Mogliśmy zraszać, ale gramy spokojnie. Wieża F8. I goniec technicznie względem skoczka. Odbiera mu cztery pola. A teraz goniec tu i tam. I po wieża C4 poddał się. Nie czekał na B5, nie czekał na F6, a może czas przekroczył, nie pamiętam. Partia ma niezwykłe znaczenie szkolenia. Są dwa piony więcej, jest para gońców. Skoczek nie ma punktów oparcia w centrum. Ale zobaczmy początek. Początek jest ważny. To jest najdokładniejsze posunięcie. Biały chce może zagrać w każdej chwili C4 i zbudować strukturę Marocego. Teraz trzeba zagrać skoczek F6 i D6. O, na to samo wyszło. Teraz biały ma problem o z tym. Powinien zagrać goniec E2. Już nie będzie żadnego ataku. Nie ma żadnego ataku. Teraz bijemy. Zaciągamy hetmana. Gramy goniec G7. No i mamy bardzo dobrą pozycję. Bo goniec E3 jest bardzo źle dla białek. Ponieważ o... I po goniec C1 idziemy hetmanem, napadamy tu, a tu jeszcze napadamy. Tu jeszcze napadamy. I co? To jest partia czarnych wygrana. 8 ruchów. Teraz już zostały tylko dożynki. Tu goniec G7 najlepsze. Albo goniec H6, ale można ich wziąć. Tylko nie podstawić wieży. Tu nie podstawić figury. No i już spokojnie. Teraz to są trzy piony więcej przez moment. Partia ma olbrzymie wartość szkoleniową. W debiucie proszę zapamiętać kolejność posunięć. Dziękuję za uwagę.